Marek Horczyczak, witam, zapraszam na prognozę pogody. Drodzy Państwo, bardzo dynamiczne zjawiska i zdarzenia w pogodzie. Przechodzi przez Polskę chłodny front atmosferyczny. Przynosi opady deszczu, silny wiatr, ale za nim będzie także płynęło zimne powietrze. No bo na razie można powiedzieć, że jest bardzo ciepło, zwłaszcza w południowej Polsce. Co się dzieje? Pierwsze to wędrówka układów niskiego ciśnienia, które bardzo szybko przenoszą się na wschód. Druga rzecz to rozbudowa układu wysokiego ciśnienia, który po przejściu frontu po pierwsze spowoduje wzrost ciśnienia także nad Polską, po drugie poprawę pogody, ale on będzie także sprowadzał do nas bardzo zimne powietrze pochodzenia arktycznego. W związku z tym no, utracimy ten komfort temperatur dwucyfrowych. No może tak do 10 stopni. Ale ta noc z deszczem, wiatrem, słabnącym powoli, on znów jutro będzie silny, zwłaszcza na północy, no i z przedziwnymi temperaturami, bo 6, 7, 8 stopni, 10 w południowej Polsce, 5 w Zakopanem, tu bez opadów, i 4 stopnie na Suwalszczyźnie, a ciśnienie 1009 hektopaskali. Na drogach trudne warunki do jazdy, prowadźmy ostrożnie, pamiętajmy, że silny wiatr to także poważne utrudnienie. Jutro chmury będą wędrowały wraz z frontem na południe i oprą się o góry. Natomiast nad resztą Polski powinno pojawić się słońce, powinny pojawić się przejaśnienia. I tak na wybrzeżu w Wielkopolsce bardzo ładna pogoda i do 9 stopni. No, o tym mówiłem. Dziś wyniki dwucyfrowe, jutro już tylko 8-9 stopni. Na Mazowszu, Mazurach, Podlasiu po południu znów silny, porywisty północno-zachodni wiatr, a na termometrach od 7 do 8 stopni. Ubieramy się, ciepło się ubieramy jutro. Południowo-wschodnia Polska, tu wiatr trochę słabszy, ale za to więcej chmur i trochę cieplej, do 11 stopni. Górny, Dolny Śląsk, tutaj deszcz, tu tylko chmury, wiatr umiarkowany, a ciśnienie w górę 1015 hektopaskali. To właśnie za sprawą wzrostu ciśnienia prawie w całej Polsce pojawi się słońce. Prawie, bo na południu będzie padał deszcz, a silny wiatr w północno-wschodniej Polsce prowadzimy naprawdę ostrożnie, mądrze. Biometr tutaj niekorzystny, obojętny w pasie centralnym i korzystny na krańcach zachodnich. Kolejne dni, co też się wydarzy? W niedzielę słaby deszcz na Podlasiu. W poniedziałek w południowej Polsce, ale 13 stopni nad Niziną Szczecińską. Ciśnienie w górę i to mocno. Wtorek, środa i czwartek upłyną pod znakiem pogody zmiennej, chłodnej, ale za to z dużą ilością słońca. Sprawdzamy stan jakości powietrza dziś o poranku. No było nieźle, jak jest w tej chwili. W tej chwili właściwie dokładnie taki sam. Do zobaczenia.